Dobrze, tytuł trochę był roboczy, zmieniał nam się w trakcie. Najpierw był giełda, a wzrost gospodarczy, czy rola giełdy, potem jakoś rola rynku kapitałowego. Teraz właściwy tytuł w planie to jest oszczędności, rynek kapitałowy i giełda. Trochę zmienialiśmy ten temat, no bo w sumie doszliśmy do wniosku, że giełdy to są różne. Na giełdach można handlować różnymi rzeczami, natomiast tutaj chodzi nam przede wszystkim o skupienie się na kwestiach oszczędności i na kwestiach samego rynku kapitałowego. Generalnie współcześnie zdarzają się takie tezy, najczęściej nie pochodzą one z ust ekonomistów, tylko raczej osób, które ekonomistami nie są, ale chcą coś mieć do powiedzenia na temat ekonomii. Pojawia się taka teza, że rynek kapitałowy jest zbędny, czy że giełda, znaczy idealną manifestacją, tak, taką reprezentacją rynku kapitałowego współcześnie mówi się, że jest giełda papierów wartościowych, bo to jest takie miejsce, to jest to serce, które nam się kojarzy ze współczesnym kapitalizmem. No i osoby, które najczęściej z tą giełdą niewiele wspólnego mają, bądź minimalnie wiele mają wspólnego, którzy najczęściej osiągają dochody kompletnie w sposób oderwany od tego rynku kapitałowego, na przykład akademicy, którzy w ogóle się tym nie zajmują, mają jakiś taki negatywny sentyment, no bo przecież giełda nie jest częścią ich życia, no to dlaczego miałaby być częścią życia czyjegokolwiek, tak? Bo skoro najwyraźniej oni sobie świetnie bez niej radzą, no to po co ta giełda cała, tak? I argumenty, które się pojawiają najczęściej o tym, że ten rynek kapitałowy jest zbędny, no to mamy tak, pierwsze to, że to jest kasyno. To jest pierwsza taka rzecz. I w przypadku kasyna podstawowy błąd, jaki jest popełniany, to taki, że nawet na poziomie czysto po prostu technicznym, no, fundamentalnym, giełda od kasyna różni się tym, że w kasynie mamy do czynienia z sytuacją pomiaru ryzyka. Sytuacją taką, w której mamy do czynienia z zazwyczaj większość tych gier, tak, w kasynie to opiera się na pomiarze ryzyka po prostu. W liczeniu obiektywnej kalkulacji to się ładnie określa czasami prawdopodobieństwem klas, tak, że mamy po prostu zdarzenie, wiemy, że moneta 50 razy jak rzucamy wypada na 100 reszka, 50 orzeł. Natomiast w przypadku giełdy nie mamy do czynienia tak naprawdę z taką klasyfikacją ryzyka. Mamy do czynienia w większym stopniu z ryzykiem niemierzalnym, mamy do czynienia z niepewnością klasycznie zwaną, czyli czymś, czego zmierzyć się do końca nie da. To jest raz. A druga sprawa, że oczywiście to są zupełnie inne narzędzia, bo kasyno jest specyficznym narzędziem redystrybuowania środków od ludzi, którzy nie umieją liczyć, do ludzi, którzy zorganizowali działalność gospodarczą w taki sposób, że potrafią liczyć lub potrafią zatrudnić ludzi, którzy liczą lub robią maszyny, które dobrze liczą to, co liczyć mają. Tak? Więc jest to takie narzędzie redystrybucyjne, no od ludzi też, którzy troszeczkę mają nałogowe skłonności, tak? Bo hazard oczywiście jest, może być też taka sytuacja, wielu ludzi uprawiających hazard w sumie wie, na czym hazard polega, wie, że to jest redystrybucja od niewiedzących do wiedzących, ale ten dreszczyk emocji tak zapewnia jednak jakąś satysfakcję, podczas gdy giełda, przepraszam, jest zupełnie innym wehikułem, który ma na celu transformowanie i mobilizowanie kapitału. Drugi argument, też, który się częściowo może wiązać z argumentem o kasynie, to jest taki, że giełda jest grą o sumie zerowej. To znaczy osoba, która ma jakiś instrument, go sprzedaje, druga osoba ten instrument kupuje i nie ma takiej możliwości, żeby obie strony wyszły na tym dobrze, w takim znaczeniu, że obie uznają się za zwycięzców. Klasycznym tego przykładem w ogóle nie są nawet akcje przedsiębiorstw, tylko klasycznym tego przykładem są instrumenty pochodne, tak? Mówi się, że instrument pochodny działa tak, że przecież jedna osoba gra na przykład na wzrost kursu walutowego, a druga gra na spadek kursu walutowego, w związku z tym to jest gra o sumie zerowej, bo spekulanci tam między sobą jak gdyby się zerują, tak? Ale nawet w przypadku instrumentów pochodnych nie jest to oczywiście prawda, o czym wie na przykład każdy eksporter, który chce kupić opcję walutową zabezpieczającą na przykład na wypadek wzrostu kursu walutowego krajowego, tak? Powiedzmy, eksportuje coś za granicę i będę to eksportować na przestrzeni kilku miesięcy, otrzymuję jakieś kwoty euro i w sumie nie chciałbym, żeby złotówka niespodziewanie się umocniła, bo to by sprawiło, że te kwoty euro zmienią się w moje przychody w krajowej walucie w zdecydowanie niższe kwoty. Więc kupuję jakąś opcję walutową, która mnie zabezpieczy na wszelki wypadek, taki jakby złotówka rzeczywiście się umocniła, to ja i tak dostanę kwotę pożądaną. To można powiedzieć, że jestem w zasadzie zwycięzcą, jeśli jestem zainteresowany takim ubezpieczeniem, jestem zwycięzcą niezależnie od kierunku kursu walutowego, bo kupuję sobie zabezpieczenie i jeżeli rzeczywiście się tak zdarzy, że kurs się umocni, no to
świetnie zabezpieczyłem się, a nawet jak się zdarzy, że jest ruch w drugą stronę, no to i tak nie zmienia tego, że dostałem to, czego potrzebowałem, czyli zredukowałem swoją niepewność. Więc nawet tak naprawdę instrumenty pochodne, te, które się wymienia jako te najbardziej spekulacyjne, szkodliwe, nawet one nie są tak naprawdę grą o sumie zerowej, chyba że ktoś tylko i wyłącznie gra na rzeczywiście na zakładanie się na to, żeby osiągać stopy zwrotu tylko i wyłącznie z ruchu instrumentu danego, którym handluje. A w przypadku akcji na przykład często dzieje się tak, że na przykład sprzedawca akcji sprzedaje akcje nie dlatego, że spodziewa się, że akcje będą tanieć, tak? Jak spytamy każdą osobę, która sprzedaje coś z twojego portfela, dlaczego sprzedajesz z portfela ten instrument, to niekoniecznie odpowie, bo ja wiem, czy obstawiam, że na pewno ta akcja straci na wartości. Nie, bo mogę chcieć kapitał transformować, mogę chcieć zmienić jego formę, albo mogę zwyczajnie chcieć zredukować swoje oszczędności. I niech ta akcja sobie nawet rośnie, wszystkiego dobrego dla nowego kupca, niech sobie to przedsiębiorstwo zyskuje na wartości, ale ja potrzebuję zamiany kompozycji swojego portfela, albo potrzebuję na przykład wyjechać gdzieś za granicę, bo mam ochotę. I to dzięki temu, że istnieje właśnie rynek kapitałowy i to jest też ewidentny przykład tego, że tak naprawdę nie jest to gra o sumie zerowej. Argument trzeci z gatunku trochę czary-mary, w sensie... proszę? Mówię, że Krzysztof Kary moment. Możliwe, że giełda jak gdyby to jest no coś zbędnego, ponieważ jest to spekulacja. W gruncie rzeczy nie jest to tak naprawdę argument, tylko to jest przyklejenie jakiejś łatki, tak? No, coś jest spekulacją. No, dobrze, znaczy w sensie odgrywa to jakąś rolę retoryczną. Można na przykład powiedzieć, że można to równie dobrze powiedzieć, że giełda to jest grzech, na przykład, tak? No świetnie, tylko jak gdyby co z tego wynika, tak? Bo giełda to jest zło. Doskonale, tylko jak gdyby co jest w mechanizmie tym, spekulacja ma się kojarzyć z czymś złym, grzech ma się kojarzyć z czymś złym, zło ma się kojarzyć z czymś złym, wszystko super, tylko jak gdyby no co z tego dalej wynika, tak? Gdzie tutaj opis jakichś mechanizmów funkcjonowania, który by sugerował te straszne szkody i straty społeczne, które po prostu aż wręcz na ulicy widać, jak się wyjrzy za okno z tego powodu, że istnieje giełda papierów wartościowych, więc tak naprawdę to nie jest argument. No i czwarty też, który się często dzisiaj przewija, o tym, że praca jest źródłem bogactwa. Więc to jest najważniejszy czynnik produkcji. Praca, 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 jeszcze raz praca. A rynek kapitałowy tak naprawdę pracą nie jest, chociaż w sumie tak naprawdę zależy, jak zdefiniujemy pracę. Tak, możemy zdefiniować pracę intelektualną w taki sposób, że na giełdzie też się dzieje praca, ale najczęściej nie o to chodzi u tych, którzy wysuwają argument o tym, że praca jest źródłem bogactwa. Co jest nie tak z tym argumentem, trochę wiemy już po tym wcześniejszym przedobiadowym wykładzie. Wiemy, że praca źródłem bogactwa tak naprawdę nie jest, tylko sprytna praca jest źródłem bogactwa. Tak? Kombinowanie. Nie kombinatorstwo, od razu mówię, że nie kombinatorstwo, czyli działanie w taki sposób, żeby manipulować, oszukiwać i wprowadzać w błąd, tylko kombinowanie w taki sposób, żeby w dobry sposób przynosić oszczędności zasobów albo sprytniejsze wykorzystanie zasobów do tego, żeby osiągać takie same bądź większe efekty mniejszymi nakładami. W ekonomii często to też rynki kapitałowe, czy dyskusja o rynkach kapitałowych, finanse nazwijmy to, mówi się, teraz mamy dyscyplinę nie ekonomię, tylko mamy dyscyplinę ekonomia i finanse. To jest w sumie taka dosyć nowa rzecz, bo ekonomia rozwijała się jako nauka bez tego podkreślenia czy specjalnej roli dla rynków kapitałowych, dla giełd, dla instrumentów finansowych. Trochę z tego powodu, że po prostu one nie były istotną częścią większości historii myśli ekonomicznej. Rynki kapitałowe w sumie się, chociaż można powiedzieć, że rozwijały się już długie setki lat, to tak naprawdę tak głęboko rozwinięte rynki kapitałowe to z nami są, można powiedzieć, właśnie od czasów mniej więcej rewolucji przemysłowej, a nawet po rewolucji przemysłowej, chociaż tak jak mówię, rynek finansowy absolutnie istnieje oczywiście zdecydowanie dłużej. Natomiast w historii ekonomii, jak zajmowaliśmy się kwestiami na przykład czynników produkcji, czy generalnie tego, co to jest stopa procentowa, co to są oszczędności, to w sumie mieliśmy taki obrazek, tak, że mamy popyt na oszczędności, podaż oszczędności, to gdzieś tam się spotyka, tak jak popyt i podaż, ceną jest tutaj stopa procentowa, jest jakaś cena równowagi i to właściwie nas tylko i wyłącznie interesuje. Do tego stopnia, że jak na przykład mieliśmy neoklasyczne teorie wzrostu, czyli to już jest wiek XX tak naprawdę, tak? Model Solowa-Słona na przykład, to cały czas mamy jak gdyby takie podejście do tego, że traktujemy oszczędności w taki bardzo homogeniczny sposób. I to wręcz dosłownie homogeniczny sposób, bo w tym modelu to już przybiera wręcz rozmiary karykaturalne.
Nie, że oszczędności na przykład w tym modelu nie grają roli, bo one grają rolę w daty wzrostu. Jak na przykład mieliśmy poziom S oszczędności, to nie będziemy sobie dokładnie tego modelu omawiać, ale jak ktoś miał z nim styczność, to od razu widzi, o co chodzi, że mamy jakąś kapitałochłonność w równowadze ze stabilną stopą zwrotu, odpowiadającą jakiejś stopie oszczędności. Ludzie nagle zwiększają swoją, i to odpowiada jakiejś produkcji tak zero per capita. Ludzie nagle zwiększają swoje oszczędności, więc pojawia się nowy punkt równowagi, podnoszenie produkcji do wyższych poziomów przy nowym, wyższym poziomie oszczędności, który wrzuca nas na trochę niestabilną ścieżkę wzrostu w tym znaczeniu, że trwa ona tam parę lat, jakiś krótki moment wygaszenia się i osiągamy nowy poziom równowagi, znowu z tą samą niższą stopą zwrotu, ale jakąś tam stabilną przy wyższej produktywności. I to generalnie widać też właśnie w modelu tym neoklasycznym wzrostu. Ale jakie tutaj, co my tutaj mamy opisie? Tak, oszczędności są homogeniczne, to znaczy na przykład nie ma rozbicia na ich formę. A oszczędności, jakby się nad tym zastanowić, tak, Austriacy się na przykład specjalizują w heterogenizowaniu wszystkiego, co się da, czyli podkreślaniu różnorodności. Oszczędności dotyczy to samo. To znaczy, czym innym jest oszczędność na przykład na pół roku, na rok, na dwa lata, na trzy lata, pięć lat, cztery lata. Tak jak na przykład mamy tą tak zwaną krzywą dochodowości. Czym innym też są oszczędności w inne instrumenty w zależności od wagi ryzyka. To jest dosyć istotne. A w takim modelu neoklasycznego wzrostu mamy bardzo wysoki stopień agregacji, taki, że w sumie jest jedna pula oszczędności i jeszcze gorzej, kiedyś jest jedna pula oszczędności, to jeszcze nie ma analizy pieniężnej tak naprawdę, bo w modelu Solowa w sumie oszczędzamy, można powiedzieć w pewnym sensie, albo w jakimś unicie nieznanym, K powiedzmy małym, albo w sumie oszczędzamy w tym, w czym zarabiamy. Gdy mamy jakąś jedną roślinę, można taki model neoklasyczny zrobić, że mamy jedną roślinę zboże i w sumie to zboże jest wszystkim. Zboże to jest zarówno dochód, zboże to jest zarówno struktura kapitału zakopane gdzieś tam ziarna w ziemi, z których wyrasta oczywiście zboże, tak, które można oszczędzać i to jest naszym dobrem kapitałowym, więc wszędzie to po prostu zboże, z lewej, z prawej, z boku, z góry, z tyłu. I nie ma tam jak gdyby analizy pieniężnej, tylko jest analiza realna. Więc jak gdyby nic dziwnego, że troszeczkę po macoszemu jest traktowane w ekonomii tego sektora kapitałowego, czy tego rynku kapitałowego, podczas gdy w rzeczywistości on, jak się okazuje, może odgrywać ogromną rolę. Tutaj moment małej klasyfikacji. Przedsiębiorstwo może korzystać z kapitału własnego lub obcego, czyli własny obcy, to znaczy akumulować własne oszczędności, czyli na przykład zatrzymane zyski w taki sposób, że zamiast wypłacać te zyski, to jak gdyby zatrzymujemy w przedsiębiorstwie, czyli reinwestujemy, albo z kapitału obcego, czyli pożyczać je od kogoś, tak? To jest trochę coś innego niż kapitał zagraniczny, tak? To inne terminy. Charakter takiej współpracy może się na przykład opierać na ograniczonej odpowiedzialności. Klasyczny przykład to spółki akcyjne, mogą być też spółki z o.o. Spółki akcyjne, czyli po prostu takie, w których są emitenci, znaczy kapitałem własnym są po prostu środki zgromadzone przez akcjonariuszy, tak, to co akcjonariusze wpłacają, to są jak gdyby ich kapitały własne i z tym coś się potem robi w przedsiębiorstwie, a na część działalności można brać kapitał obcy, czyli brać na przykład kredyt od, może być też od osoby fizycznej taki kredyt, tak, na przykład jakieś obligacje korporacyjne, jak są emitowane przez takie spółki, to jest też kapitał obcy. No i akumulacja kapitału w takich przedsiębiorstwach, kapitału własnego, może być na przykład wewnętrzna, może być zewnętrzna krajowa, albo może być zewnętrzna międzynarodowa. Wewnętrzna to będzie taka, gdzie na przykład sami akcjonariusze oszczędzają pieniądze, na przykład nie wypłacają sobie dywidend właśnie, czy tam zarząd decyduje, że nie wypłaca dywidend. Jak się akcjonariuszom to nie podoba, to mogą wyrzucić zarząd oczywiście. Może być zewnętrzna krajowa taka, że zachęcamy nowe osoby do kupna akcji, czyli robimy nową emisję pierwotną, ale to możemy też akumulować krajowo. No i jest oczywiście ten dla niektórych absolutnie diabelny scenariusz takim, że przedsiębiorstwo, o rany, nie dość, że spółka akcyjna, nie dość, że właśnie funkcjonująca na rynkach kapitałowych, to jeszcze na dodatek pobiera, korzysta z kapitału zagranicznego, nie dość, że mamy zewnętrzną, nie dość, że mamy tą zewnętrzną akumulację w ramach ograniczonej odpowiedzialności, to jeszcze kapitał zagraniczny do tego włączamy. No i instytucje pośrednictwa finansowego tak naprawdę we wszelkiej formie na rynkach kapitałowych, czy popatrzymy też na sam sektor bankowy, który zajmuje się pośrednictwem finansowym, czy popatrzymy właśnie na rynki kapitałowe, one mają za zadanie przede wszystkim sprzyjać rozkwitowi tego procesu. Dlaczego? Dlatego, że taka akumulacja zawsze oznacza, że są dodatkowe środki na działalność. Obojętnie, czy rozszerzanie już istniejących rutyn, czy też
eksperymentowanie z kombinowaniem, tak jak to nazywaliśmy, tak? Bo ja w tym poprzednim wykładzie mówiłem o takich trochę anegdotycznych przypadkach, tak? O jakichś takich bardzo indywidualnych, ale prawda jest taka, że wiele przedsiębiorstw robi różnego rodzaju kombinowania po prostu w swoich różnych departamentach, tak? Próbuje eksperymentować z rozmaitymi nowymi pomysłami na produkowanie tego samego w tańszy sposób, skuteczniejszy, szybszy, etc. No i do tego oczywiście potrzebne są środki. Każda inwestycja, znaczy w zasadzie, no, każda inwestycja ma takie coś, co moglibyśmy powiedzieć wyzwaniem płynności inwestycji. Dlaczego? No, bo oszczędności generalnie możemy powiedzieć, że lubią stopy zwrotu, im wyższe, tym lepsze, ale też oszczędności lubią być płynne. To znaczy, jak my oszczędności zainwestujemy w coś, które są potrzebne na rozszerzanie działalności, to cieszymy się, że to robimy, ale też fajnie by było, gdyby te oszczędności można było, by byłaby opcja ich upłynnienia, tak? Taka w sensie, że żeby się dało z nich wycofać, ale nie w jakim, nie wywołując jednocześnie katastroficznych scenariuszy, tylko w taki sposób, że na przykład część z nich wycofać, przetransformować na coś innego. Inwestycje natomiast wymagają niejednokrotnie długoterminowego nakładu. Tak, mamy na przykład inwestycje, w której mamy kapitał stały, spory, taki, w którym się amortyzuje, zwraca jakiś sprzęt albo jakaś fabryka zwraca się przez lata, a my chcemy na przykład pooszczędzać przez 2 lata na przykład. Tak? I mamy, załóżmy, że mamy całą rzeszę ludzi w społeczeństwie, która sobie myśli, ja bym pooszczędzał przez 2 lata, ale po tych 2 latach już bym nie oszczędzał. A mamy jednocześnie ambitne inwestycje, które trwają 5 lat, 7, 10, 20 lat. Więc mamy sporą lukę płynności, czy lukę zapadalności, jakby to ktoś chciał nazwać. Taką, że z jednej strony mamy dostarczycieli kapitału, którzy chcieliby ten kapitał oszczędzać, ale nie na przykład na tak długo, a z drugiej strony inwestycje, które by tego wymagały. No i jedna z fundamentalnych roli rynku kapitałowego to jest właśnie wypełnianie luki między tymi czynnikami, czyli dopuszczanie do sytuacji takiej, w której oszczędności są mobilizowane i wykorzystywane na tym krótkim horyzoncie czasowym, pozwalają na rozpoczęcie inwestycji u jakiejś tam grupy inwestorów, a potem jak ci inwestorzy się rozmyślą, czy przeniosą na inny rynek, dzięki temu, że na przykład ten rynek będzie płynny, że będzie istniał rynek wtórny, zostaną zastąpieni przez inną formę finansowania. I bez istnienia pośrednictwa na rynkach kapitałowych de facto do czegoś takiego dojść nie może. I tu dochodzimy do hipotezy Johna Hicksa, bardzo ważnego ekonomisty dwudziestowiecznego, o drugiej fazie rewolucji przemysłowej. Bo rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii to jest taki typ idealny do omawiania rozwoju i wzrostu gospodarczego. Jak sobie popatrzymy, tu mamy na przykład płace. Pamiętamy, że wzrost tam się zaczął już tak naprawdę w XVIII wieku. Ale jak zobaczymy na przykład na sam wzrost i też na płace, to ta dynamika wielkiego wzrostu, ona tak naprawdę się zaczyna dopiero w XIX wieku, bliżej lat 20. powiedzmy. To jest w ogóle pomiar realnej, średniej realnej płacy tygodniowej w Wielkiej Brytanii. Ten pomiar nie jest do końca dobry, to znaczy to jest jakaś taka najbardziej ortodoksyjna interpretacja tego, co się działo z płacami. Ja kiedyś swego czasu troszeczkę poświęciłem życia swojego, żeby popatrzeć na to, jak te pomiary są dokonywane i powiem od razu, że na przykład ten trend, że niby taki boczny, spadkowy, on jest kwestionowany przez niektórych historyków. I powiem szczerze, że argumenty, które wysuwali, wydają się dosyć przekonujące, że tutaj po prostu no coś niewłaściwego się dzieje z indeksacją, coś niewłaściwego się dzieje z rzeczywistym pomiarem płac, etc. Ale jednej rzeczy, jak gdyby znowu, tak jak mówiłem wcześniej przy analizach wzrostu, myślę, że jedną rzecz możemy zauważyć, że nawet jeśli tutaj były na przykład jakieś skromne wzrosty, to one i tak były niższe od tego, co się działo od lat 20., czy po prostu nawet już po prostu od wieku 19, lat 20., czy od wieku 19., kiedy te płace realne zaczęły no, gwałtownie rosnąć. Nie, tutaj nie zaczął się ruch związkowy w tym momencie, w tym dolnym słupku, spokojnie. Jeszcze na niego trzeba było trochę poczekać. I zdaniem Hicksa, i ta hipoteza wydaje się być dosyć przekonująca, to, co przede wszystkim się zmieniło w tej drugiej fazie rewolucji przemysłowej, czy w tej drugiej rewolucji przemysłowej, czy po prostu w tej właściwej rewolucji przemysłowej, wtedy, kiedy wyszliśmy na te gwałtowne, szybkie wzrosty, to jest fakt, że zaczęła się pojawiać spora ekonomia skali, i nastąpił gwałtowny rozwój rynków kapitałowych.
zaczęła się pojawiać po prostu sytuacja, w której poszczególne przedsiębiorstwa mogły się finansować zbieraniem kapitału własnego od szerszego grona inwestorów i jednocześnie też finansować się kapitałem obcym. Bo ta pierwsza faza, wcześniejsza faza rewolucji przemysłowej, ona w dużej mierze, w sporej mierze opierała się na zatrzymanych zyskach, na akumulowanych środkach z prywatnych oszczędności, takich wręcz materacowych, czy takich pożyczonych środków od kogoś z rodziny, to są na ten temat analizy historyczne. A ta wielka faza tych ogromnych inwestycji, gdzie były spore nakłady kapitałowe potrzebne zaraz na samym wstępie i cierpliwość jednocześnie do tego, żeby poczekać na te stopy zwrotu, ona się zaczyna przy jednocześnie masowej, rzeczywiście masowej produkcji wszystkiego, ubrań, mydła, zegarków, wszystkiego, z czego żywności, z czego masowo zaczynali korzystać ludzie, a nie tylko wybrane klasy arystokratyczne. To wszystko następuje tak naprawdę właśnie wtedy, kiedy pojawia się rynek kapitałowy. Wydaje się, że ta hipoteza Hicksa w jakimś tam stopniu ma potwierdzenie. Rynki kapitałowe generalnie pogłębiają ofertę oszczędnościową. Co to znaczy? No to znaczy, że na przykład umożliwiają jej dopasowanie, jeśli chodzi o horyzont czasowy. To, co mówiłem, że ktoś może chcieć oszczędzać na pół roku, to odkłada na przykład pieniądze na lokaty na 10-20 lat. Ułatwiają jednocześnie ustalenie rodzajów inwestycyjnego ryzyka, czyli pozwalają na przykład stwierdzać, tak, gdzie, jakie kategorie ryzyka leżą, dzięki temu, że mamy rozbudowaną, pogłębioną ofertę oszczędnościową i jednocześnie pomagają też ustalić proporcje rozdziałów tego ryzyka, czyli kto za co odpowiada przy podejmowaniu ryzykownych inwestycji. No i też funkcję mają rynki kapitałowe pseudoinformacyjną. Notabene, a propos właśnie, to też tutaj w nawiasie pisze, że pojawił się eksport sektora finansowego przez Wielką Brytanię. Wielka Brytania zaczynała eksportować usługi finansowe już w XIX wieku. Dlaczego nazwałem to pseudoinformacyjną funkcją? Dlatego, że to trochę wiąże się też z dyskusjami. Wczoraj chyba był tak ten tekst do czytania o tym ważeniu, nieważeniu, tak, te programowe zasady austriackiej szkoły, tak, o równoważeniu, tak, jakieś takie historie. No i też mowa o tym, czy coś jest informacyjne, czy nie, czy coś jest informacją, czy nie jest informacją, to jest trochę umowna sprawa. Informacja wydaje się być pewnym faktem rzeczywistości, natomiast przy rynkach jest tak, że nie mamy do końca funkcji informacyjnej, czy też może quasi-informacyjna, bo z tym określeniem, że o czymś nas informują na przykład bieżące ceny, ale to nie jest informacja idealna, tak? Jak popatrzymy na przykład teraz na wycenę, coś się stało, tak? Ktoś tam czegoś zakazał gdzieś w Chinach, popatrzymy na wycenę jakiegoś instrumentu, no to jakiejś informacji to nam dostarcza, ale to nie jest jak gdyby taka informacja na zasadzie czysto technicznej, naukowej, to jest jakaś pomocna informacja o rzeczywistości, ale ona jest pseudoinformacyjna w tym znaczeniu, że ona automatycznie nie generuje na przykład optymalnych rozwiązań czy technologicznych wskazówek, jak postępować. Ale jest to jakaś rzecz, od której startujemy, tak? Ta wiedza bieżąca, bieżące oferty cenowe, czy też oferty cenowe zrealizowane tuż przed chwilą, bądź te, które się pojawiają. Ja bym miał pytanie odnośnie tą funkcję informacyjną. Czy jeżeli byśmy na przykład wzięli pod uwagę, że właśnie informacje z rynku kapitałowego to nie tylko obecne kursy, ale na przykład to, że spółki mają obowiązek raportów okresowych, publikowania sprawozdań finansowych, wszystkiego co mają od środka, albo cała ta zorganizowana, zinstytucjonalizowana mechanika informacji finansowej, dziennikarstwa i to też podpiąć pod rynek kapitałowy, to czy wtedy nie możemy tak tego już w pełnym tego słowa znaczeniu nazwać funkcją informacyjną? Tak. Możemy, tak. Myślę, że tak. Ma pan rację. Tylko same rynki kapitałowe same z siebie przez się nie wymagają, tak? To są już obostrzenia narzucone zewnętrznie. Mi się wydaje, że obowiązek publikowania sprawozdań finansowych, nawet gdyby ustawodawca tego nie wymagał, to same giełdy by to wymagały jako warunek tego, żeby jakąś spółkę na siebie wpuścić. No, sami inwestorzy byliby ciekawi, jakie są wyniki danej spółki. Tak. To znaczy... są informacje dostarczane przez spółki, które wykraczają poza obowiązki regulacyjne, nie? Także do jakiego stopnia to oczywiście przedmiot jak gdyby dyskusji, nie? Mobilizowanie kapitału, rynek kapitałowy, szczególnie publiczny, to co tam pan szeptał, bardzo istotny czynnik, tak? Rynek publiczny, czyli taki, na którym trzeba spełnić określone warunki, żeby móc być notowanym, żeby funkcjonować. Rynek kapitałowy pozwala na pooling, no to jest taka pewna też oczywista rzecz, która też się wiąże z tym dopasowaniem do preferencji rodzajów oszczędności, których chcemy dokonać. Pozwala na pooling, czyli
mamy całą masę na przykład małych inwestorów, którzy chcą oszczędzać załóżmy 100, 200, 300, 400, 500 zł, no to gdyby nie istniał na przykład rynek kapitałowy, szczególnie taki publiczny, no to taki pooling w zasadzie nie mógłby występować, tak? No bo mielibyśmy na przykład, nie wiem, dziesiątki tysięcy osób, które chcą oszczędzać po 200, 100, 500 zł, a z drugiej strony mamy wielkiego inwestora, który no, chce rozpocząć inwestycję, która jest warta ileś tam dziesiątki milionów złotych, czy tam setki milionów złotych, no i jak może dojść do sparowania się tych dwóch stron? Tylko i wyłącznie w sytuacji istnienia rynku kapitałowego i właśnie takiego poolingu, który pozwala na zmobilizowanie oszczędności kapitału i przetransformowanie ich do tej inwestycji. To obniża też oczywiście koszty transakcyjne, bo im wolumen większy, im większy jest taki pooling, tym to taniej wychodzi. Pozwala też na pasywne korzystanie z tej funkcji informacyjnej, która jest notabene też niepodzielna, tak? W sensie, no, czy ktoś inwestuje 100, 500, 600 czy 1000 zł, to jak gdyby i tak z tej funkcji informacyjnej korzysta. Jednocześnie wszystkie te trzy rzeczy zwiększają skłonność do oszczędzania i inwestowania. Są po prostu, mówi się czasem o takiej koncepcji sekularnej stagnacji, że w sumie nawet się nie chce oszczędzać, bo w sumie nie wiadomo, co z tym zrobić. Nawet jak oszczędzę, to gdzie mam to zainwestować, tak? To im jak gdyby jest ta oferta szersza, tym oczywiście skłonność do tego, żeby tej dodatkowej oszczędności dokonać, jest zdecydowanie większa. No i takie istnienie rynku kapitałowego to też ułatwia. Dodatkowo, co istotne, sprzyjają też te czynniki napływowi kapitału zagranicznego. Tak sobie przeglądałem przed tym wykładem z ostatnich lat jakieś ciekawe publikacje dotyczące właśnie rynku kapitałowego. To akurat natrafiłem na taki tekst Moshirian z kolegami z Journal of Finance Economics, akurat z zeszłego roku. Sam tekst dotyczył giełdy a innowacyjności. Pokazywał w jakiś taki umiarkowanie przekonujący sposób, jak giełda sprzyja innowacyjności. Natomiast inna rzecz wewnątrz tego tekstu się pojawiła, dotycząca kapitału zagranicznego i innowacyjności. I tam trzema kanałami takich analiz autorzy dokonali, z których wynikało, jak na przykład napływ kapitału zagranicznego wpływa na innowacyjność. Na przykład pokazywali kanałem finansowym, że tam, gdzie następuje napływ kapitału zagranicznego, tam następuje większa akumulacja kapitałów własnych. Czyli wbrew pozorom, napływ kapitału zagranicznego wcale nie charakteryzuje się tym, żeby jak najszybciej ten kapitał zagraniczny dokonywał tych wstrętnych transferów dywidend za granicę. Tylko nawet stawia na to, żeby sama wartość spółki rosła, tak? Żeby kapitał był wewnątrz tej spółki akumulowany, a większe środki akumulowane wewnątrz tak naprawdę też się przekładały w tej analizie na wyższą innowacyjność. Jest też kanał ryzyka. To jak gdyby w pewnym stopniu oczywista sprawa. Dzięki temu, że ma się powiązanie kapitałowe zagraniczne, staje się na przykład częścią jakiegoś światowego portfolio i to pozwala obniżać pewne ryzyka. Tak? To jest w ogóle znana rzecz, na przykład underwriting w sektorze ubezpieczeniowym to jest trochę inna sprawa, ale w sumie podobny mechanizm taki, że no przypięcie się do międzynarodowych rynków ubezpieczeniowych pozwala na przykład ubezpieczycielom krajowym na ubezpieczenie się od dziwnych rzeczy, to znaczy od jakichś takich niespodziewanych wydarzeń. Takich, że na przykład jest jeden wielki ubezpieczyciel na rynku polskim, który na przykład ubezpiecza rolników od powodzi, w razie jakby coś tam się zalało, coś by się stało, to nagle jak pojawia się powódź stulecia, która się w Polsce zdarza raz na kilkanaście lat, jak się pojawia w Polsce jakaś powódź stulecia, to taki ubezpieczyciel na przykład w ogóle nie doświadcza problemów finansowych, dlatego że się jak gdyby ubezpieczył na takich zewnętrznych, międzynarodowych rynkach. No i kanał, to co Pan powiedział, kanał ładu korporacyjnego, czyli ład korporacyjny to jest tłumaczenie corporate governance, które po angielsku trochę dużo lepszym terminem jest. Można powiedzieć, że to jest taki, no nie wiem, ktoś ma pomysł, jak to przetłumaczyć lepiej niż ład korporacyjny. Ład korporacyjny to jest chyba takie oficjalne tłumaczenie, bo nawet w regulaminie giełdy jest, że giełda może narzucić emitentom ład korporacyjny i tak z tego rozliczać i nagradzać. Tak, no a jakby ład to trochę inne pojęcie niż samo governance, tak? Governance to trochę lepsze określenie. No ale corporate governance generalnie właśnie chodzi o to, że mamy na rynkach kapitałowych coś takiego jak właśnie kontrole, jak audyty, jak konkurencje między menadżerami i wszystkie te elementy, które sprawiają, że jak gdyby spółka funkcjonuje w dużo bardziej przejrzysty sposób i w tej analizie właśnie wyszło, że kapitał zagraniczny bardzo sporą rolę przywiązuje do tego tak zwanego ładu korporacyjnego, nawet dużo większą niż
lokalnie mogłoby to wynikać na przykład z jakichś tam instytucji lokalnych, tak, że po prostu, no nic dziwnego, bo kapitał zagraniczny to jest właścicielski kapitał, więc jest zainteresowany tym, żeby ten problem tak zwanego pryncypała agenta, tak, czyli sytuacji, w której spółka otrzymuje środki i menedżerowie nimi zarządzają, więc mogą je zniszczyć, zdefraudować, coś złego z nimi zrobić celowo bądź nie, no to w interesie jak gdyby właściciela jest to, żeby wprowadzać taki ład korporacyjny i tak samo to tutaj działa, nic dziwnego, tego nawet by się z logiki należało spodziewać. Ten kapitał zagraniczny sprzyja temu przejrzystemu ładowi korporacyjnemu, który właśnie ucina niekorzyści tego rozdziału na pryncypała agenta przy specyficznej strukturze własnościowej. Przy generalnie rozmowie na temat giełdy, rynków kapitałowych nie sposób nie wspomnieć o problemie gospodarki socjalistycznej, która tutaj na tym naszym kursie nie doczekała się osobnego wykładu, może i dobrze, bo nie zasługuje, ale jest wplatana gdzieś tam w poszczególne elementy każdego z wykładu, jak się pewnie zorientowaliście. No i tak samo tutaj nie sposób wspomnieć o tym, że istnienie giełdy stało się w pewnym momencie kluczowym argumentem w debacie, dlatego że pojawiło się coś takiego jak model socjalizmu rynkowego, który naśladował mechanizm cenowo-zasobowy, model Langego-Taylora, w którym chodziło o to, że my sobie wprowadzimy własność publiczną przedsiębiorstw i do tych przedsiębiorstw będziemy dawać menadżerów publicznych państwowych i oni będą się posługiwać jakimś centralnym wskaźnikiem cen, czy centralną listą cen i będą patrzeć, czy czegoś jest mniej, czy więcej, więc jak będzie czegoś na przykład mniej, będzie niedobór, to znaczy, że cenę trzeba będzie po prostu podnieść, tak? A jak czegoś będzie na przykład za dużo, jakichś zasobów, no to trzeba będzie po prostu cenę obniżyć, tak? No nic innego, że potem socjalizm się skończył tym, o, wszystkiego jest za dużo, to obniżamy cenę i już wszystko było wykorzystane we właściwy sposób. Ten model ma oczywiście swoje pewne problemy dotyczące tego mechanizmu cenowo-zasobowego, ale jeden z nich istotny to jest właśnie to, że nie istnieje ten rynek korporacyjnej kontroli. O, korporacyjna kontrola lepsza niż ład korporacyjny właśnie. Korporacyjna kontrola, bo tam nie ma konkurencji menedżerskiej, bo tam nie ma mechanizmów reputacji, które są znane na rynkach. Nie ma przepisów jakichś tam ustalonych dotyczących, znaczy przepisów w sensie reguł wewnątrz funkcjonowania dotyczących awansów. Nie ma tej właścicielskiej kontroli, audytów, nie ma też interesariuszy wywierających presję w takim samym stopniu, w jakim istnieją na rynku korporacyjnej kontroli. No i nie ma też tej podstawowej rzeczy, czyli rynku fuzji, tak zwanych wrogich przejęć. Wrogie przejęcie to można nazwać czasami przyjaznym przejęciem, bo to jest po prostu przejęcie przez takiego właściciela, który zwalnia zarząd. Dzieje się to na przykład w sytuacji, jak przedsiębiorstwo jest źle zarządzane, więc trzeba wymienić ten zarząd, albo w sytuacji likwidacji. Tak? To są takie rzeczy, których w ogóle ten rynek kapitałowy nie może istnieć w rynkowym socjalizmie. O ile w rynkowym socjalizmie tak zwanym można sobie wymyślić jakiś tam mechanizm cenowo-zasobowy, udawać, pobawić się w rynek, tak jak powiedział Mises, tak, grę rynkową uprawiać, to tej jednej rzeczy się nie da uprawiać, no bo żeby ją rzeczywiście uprawiać, to trzeba było uczynić ludzi właścicielami. Tylko i wyłącznie to wtedy miałoby sens. Więc można powiedzieć, że ten socjalizm rynkowy to jest taka gra w rynek, tak, gra w sensie zabawa albo gra, w sensie nawet fasada, tak? Udawanie, że coś robimy, a tego w rzeczywistości nie robimy. Przy generalnie też ten mechanizm rynku kapitałowego, on jest też bardzo ważny generalnie przy upłynnianiu inwestycji, przy zamykaniu przedsiębiorstw, przy stwierdzaniu, że no, one już powinny przestać działać, bo nigdy przedsiębiorstwa tak naprawdę nie zamyka się tak naprawdę z jakichś przyczyn fizycznych, takich, że nie wiem, jakiś zasób, tak, wyliczyliśmy funkcję produkcji, jakiegoś tam zabrakło mi cegieł dokładnie, tak, tylko po prostu coś się nie spina finansowo, więc jest jakaś decyzja po prostu o tym, że skoro się nie spina finansowo, presja wierzycieli, no to przedsiębiorstwa trzeba się pozbyć. No i te upadłości, czy właśnie nawet tanienie przedsiębiorstwa na przykład na rynku kapitałowym, takie, że ktoś je przejmuje i zaczyna je upłynniać, albo zmienia charakter działalności, albo robi zwolnienia grupowe, to ta upadłość, czy zmierzanie nawet do upadłości, generalnie ono spełnia trzy funkcje bardzo istotne na rynku. Funkcją, którą można nazwać naprawczo-oddłużeniową, bo często przedsiębiorstwa, które upadają, mają sporo aktywów, które są bardzo dużo warte, chociażby pracowników. Kiedyś było takie coś jak Nasza Klasa. Nie wiem, czy ktoś słyszał. No właśnie. Stało z naszą klasą. Tak, co się stało z naszą klasą. Na przykład naszą klasę kupił w pewnym momencie, z tego co pamiętam, Google.
a kupił tylko dlatego, że tam było sporo informatyków wartościowych. Tak? Więc ostatnio chyba zamknęli już permanentnie stronę internetową, ale ona istniała, pełzała sobie przez długie lata, ale samo przedsiębiorstwo zostało kupione, bo dobrych informatyków miało. Więc jest cała masa przedsiębiorstw, które ma spore aktywa, czy nawet nieruchomości nawet, tak? Jakieś miejsce, gdzie jest postawiona jakaś fabryka. To są wszystko bardzo cenne aktywa, które przydałoby się uwolnić w momencie, jak przedsiębiorstwo niesprawnie działa. I uwolnić je na przykład przed tym, jak nastąpi totalna upadłość, tylko zacznie na przykład z tym przedsiębiorstwem coś złego się dziać, zacznie spadać jego wycena na rynku kapitałowym, więc ktoś się przejmie i doprowadza do tak naprawdę naprawczo-oddłużeniowej funkcji, naprawczo, czyli przywrócenia zdolności do jakiegoś tam konkurowania na rynku, a oddłużeniowa, że po prostu aktywa nie są skute tymi kajdanami nieefektywnie działającego zadłużonego przedsiębiorstwa, tylko stają się i dzięki temu następuje przesunięcie tych aktywów do jakichś innych bardziej produktywnych zastosowań. Jest oczywiście funkcja windykacyjna, to już samej upadłości, ochrony kapitału. No i funkcja też dyscyplinująca, taki efekt zewnętrzny, tak? Bo jak jest ta groźba upadłości, to też spełniająca funkcję na rynku korporacyjnej kontroli, w tym ładzie korporacyjnym, tak? Menedżerowie, ci wysoko postawieni, którzy są w takich spółkach na rynkach kapitałowych, oni no, mają jakieś bodźce reputacyjne do tego, tak, żeby nie doprowadzić do upadku firmy tak naprawdę, bo potem, prawda, gdzie zostaną zatrudnieni. No i jest taki bardzo dobry film, Other People's Money, nie wiem, czy ktoś widział, czy nie. Tam jest takie słynne przemówienie Danego DeVito. Niedokładnie cytat z tego sformułowania, bo on nie mówił o rynku, tylko o sobie. Mówił: I may not be your best friend, but I am your only friend. I trochę tak samo jest właśnie z wyceną rynkową przedsiębiorstw, które też zaczynają tracić na wartości na giełdzie. Że może ta wycena nie jest ich najlepszym przyjacielem, ale może być jedynym przyjacielem, który mają dostępny. Zresztą jak ktoś nawet nie ma czasu oglądać całego filmu, który powiedzmy jest taki średnio dobry, znaczy w sensie średni dobry, taki powiedzmy dobry, ocena dobra, dobra minus, tak, o to mi chodzi, to warto sobie nawet to samo przemówienie włączyć, nawet bez oglądania filmu, wpisać sobie Other People's Money, Danny DeVito. Najlepiej jeszcze wcześniej z przemówieniem wcześniejszym Gregory Pecka, który jest właśnie przedstawicielem firmy, a Danny DeVito jest przedstawicielem tego wstrętnego rynku kapitałowego, który składa propozycję akcjonariuszom, żeby odkupić od nich przedsiębiorstwo, które w zasadzie jest skazane na porażkę. No i podsumowując, generalnie mamy taki rozdział, w który też nie wchodziłem, ale mniej więcej zakładam, że wielu wie, ale to pokrótce powiem, jak ktoś nie wie, że jest rynek pierwotny i wtórny, na przykład przy emitowaniu akcji przez przedsiębiorstwa. Pierwotny, czyli jak my inwestujemy środki bezpośrednio w przedsiębiorstwo, no to taki pierwotny rynek, prawda, jak kupujemy akcje, nowe przedsiębiorstwo się otwiera, zakładamy na przykład spółkę akcyjną albo spółka akcyjna emituje, robi emisję kolejnych akcji, no to oczywiście funkcja rynku pierwotnego to akumulowanie i przepływ kapitału. A rynek wtórny z kolei też robi tak naprawdę to samo, taką samą funkcję spełnia, ale też mobilizuje kapitał. Dodatkowo. Dlaczego? Bo rynek wtórny polega na tym, że jak my już mamy akcję, tak, i sprzedajemy ją na giełdzie, no to jak gdyby sprzedajemy ją innemu właścicielowi. To też niektórzy mówią, a to jaki to ma związek z przedsiębiorstwami? Jest już przedsiębiorstwo, już dostało pieniądze, tutaj ktoś te akcje sprzedaje na rynku wtórnym, to jaki to ma związek? No oczywiście związek ma taki, że jest wycena na przykład takiego przedsiębiorstwa i ta wycena wbrew pozorom ma ogromny wpływ na kondycję finansową spółki, w zależności od tego, czy ta spółka zyskuje, czy nie, więc jest ten efekt korporacyjnej też kontroli. Ale z drugiej strony rynek wtórny gra na przykład ogromną rolę, znaczy istnienie rynku wtórnego gra ogromną rolę przy wchodzeniu na rynek pierwotny. Tak, to znaczy jak ktoś oszczędza środki, inwestuje na rynku pierwotnym, to robi to ze świadomością, że istnieje rynek wtórny. Tak, to jest to, co mówiłem wcześniej o tych płynnościach inwestycji. Jak gdyby jest cała masa kapitału, który by w ogóle nie pojawił się na rynku pierwotnym, gdyby nie było opcji rynku wtórnego, gdyby nie można było upłynnić tychże inwestycji. Trochę podobna dyskusja jest z handlowaniem roszczeniami. Tak? Tego, jak to tak można handlować roszczeniami? A no można, no mam roszczenie i ja nie mam czasu się nim zajmować, sobie po prostu sprzedać komuś innemu, tak? Więc też jest istotne, że istnieje taki rynek wtórny, bo on ogromne odciska piętno na rynku pierwotnym, tak? Także to nie jest tak, że te rynki są od ciebie odcięte, one są permanentnie ze sobą powiązane. Rynek wtórny oczywiście pozwala też na transformowanie kapitału, czyli właśnie przemianę z jednej formy w drugą, w zależności od też preferencji
preferencji dotyczących ryzyka, pozwala na ocenę, wycena ta przedsiębiorstwa. No i w konsekwencji rynek wtórny tak naprawdę daje pozytywy pierwotnemu rynkowi, tak? Bo na przykład jak ta firma zyskuje na wartości na rynku kapitałowym, to może na przykład zrobić dodatkową emisję akcji, tak? I wiele rzeczy może też łatwiej się zadłużyć na zewnątrz, czyli skorzystać z kapitału obcego, tak? Pożyczyć pieniądze w ramach emisji obligacji korporacyjnych albo po prostu wziąć kredyt. Okej, to tutaj skończę. Mamy jeszcze 7 minut. Thank you.